Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie, tym razem w filmie z ulubieńcami ostatniego miesiąca, czyli miesiąca marca. I żeby nie przedłużać, żeby ten film znowu nie trwał pół godziny, przejdę do rzeczy. Zacznę od filmów i chciałabym Wam polecić w tym odcinku trzy filmy. Trzy dość nowe filmy z tego lub z końca poprzedniego roku. I pierwszy film to będzie Piękna i Bestia. I kto lubi bajki, kto lubi baśnie, ten koniecznie musi ten film zobaczyć. Myślę, że też wielu z Was już go widziało. Rewelacyjnie, fantastyczne kostiumy, świetna muzyka. Na dużym ekranie ogląda się fenomenalnie. Ja widziałam tą wersję bez dubbingu i tak jak mówię, kto lubi baśnie i takie historie, to koniecznie musi ten film zobaczyć. Drugim filmem, kompletnie z innej bajki, jest film Manchester by the Sea i jest to film, powiedziałabym, dość niepozorny i ta chyba jego niepozorność jeszcze potęguje to, jak ten film jest genialny. Jest to historia Lee, który po śmierci swojego brata musi wrócić do rodzinnego miasteczka, żeby zająć się osieroconym bratankiem. I tak jak mówię, historia jakby z samego opisu jest dość prosta, dość niepozorna i w sumie już nieraz spotykaliśmy się z tego typu historią w filmach. Natomiast ten film jest niezwykle poprowadzony, jest bardzo taki, powiedziałabym, spokojny, ale jednocześnie taki, który momentami zapiera dech i taki, który od początku do końca ogląda się z wielkim zaciekawieniem. Lee wraca do tego miasteczka i bardzo nie chce tam zostać, ponieważ do jakby opuszczenia go skłoniły go pewne wydarzenia, o których też tutaj nie będę mówić, żeby za dużo nie zdradzać. Jednak Lee musi zająć się przynajmniej przez jakiś czas swoim bratankiem i zmierzyć się z przeszłością. Fenomenalnie zagrana rola. Nie dziwię się, że Casey Affleck otrzymał Oscara, jak najbardziej zasłużenie. To, co też mi się podoba bardzo w tym filmie, to to, że mimo takich ciężkich problemów i takich trudnych tematów poruszanych w filmie, to jest momentami bardzo zabawny i te takie ten humor jest bardzo w takich momentach wręcz zaskakujących i to sprawia, że cała historia jest jeszcze bardziej autentyczna i naprawdę momentami możemy się nieźle uśmiać, chociaż tak jak mówię, film jest dramatem i jest bardzo poruszający i polecam Wam z całego serca ten film do obejrzenia. Wiem, że on był w bardzo niewielu kinach w ogóle w Polsce wyświetlany i jeśli był wyświetlany, to przez bardzo krótki okres, ale myślę, że można go gdzieś już sobie dostać w internecie, czy pewnie gdzieś niedługo wyjdzie, także polecam serdecznie. I ostatni film, który zrobił chyba na mnie największe wrażenie, to jest film Mela Gibsona Przełęcz Ocalonych. Jest to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Główny bohater był prawdziwą postacią, bo już niestety nie żyje. Ale jego historia była właśnie idealną historią na film, na scenariusz. Jest to historia Desmonda Dosa, który pod koniec II wojny światowej zaciąga się do wojska, ale przez swoje przekonania religijne odmawia zabijania wrogów i w ogóle całkowitego noszenia broni, nawet jej dotykania. Mimo to w bitwie o Okinawę, pozostając sam na polu bitwy, tak naprawdę ratuje życie 75 żołnierzom.
I film jest podzielony tak jakby na trzy etapy. Pierwszy etap jest to dzieciństwo i młodość Desmonda, jego relacja z ojcem, w ogóle sytuacja rodzinna. Następnie drugi etap jest to szkolenie wojskowe, które też no jest bardzo ciężkie, bo on od początku odmawia noszenia broni i jakby to powoduje niechęć nie tylko dowódców, ale też jakby współtowarzyszy, którzy też boją się tego, że będzie nie tylko niepomocny, ale też będzie dużą przeszkodą na polu bitwy, tak? I rzucane są mu różne kłody pod nogi i przeszkadza się mu w tym, aby osiągnął swój cel i jakby wyruszył na wojnę, głównie w roli medyka, ale też jakby cały czas na polu walki. No i ostatnia część, ta najważniejsza, czyli sama bitwa, która jest pokazana chyba najbardziej tak dobitnie ze wszystkich, jakby może nie ze wszystkich, ale z większości filmów, jakie widziałam o w ogóle wojennych. I tam rzeczywiście dzieje się masakra i ta masakra jest pokazana dosłownie. Te ujęcia i sceny z bitew są naprawdę makabryczne. Desmond jako jedyny pacyfista tak naprawdę i jedyny żołnierz, który odmówił noszenia broni, został uhonorowany najwyższym odznaczeniem w Stanach Zjednoczonych, czyli Medalem Honoru. I bardzo serdecznie Wam polecam ten film do obejrzenia, jeśli jeszcze nie widzieliście, bo jest naprawdę poruszający i od początku, od samego jakby dzieciństwa, od samego początku tej historii do samego końca ogląda się z wielką ciekawością i zainteresowaniem i naprawdę jest godny polecenia. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym Wam polecić, są czasopisma, które bardzo lubię i uważam, że są godne chociażby przejrzenia. Jeśli chodzi o magazyny takie typowo modowe, to kupuję tylko jedno czasopismo regularnie, jest to Harper's Bazaar i od niedawna drugie, które swoją premierę miało pod koniec zeszłego roku. Jest to L'Officiel. Chyba tak to się wymawia, nie jestem dobra z francuskiego, ale chodzi właśnie o ten magazyn, który jest bardzo minimalistyczny i nie pod względem, jest rewelacyjny pod względem nie tylko treści, bo znajdziemy tutaj bardzo ciekawe artykuły, bardzo takie ekskluzywne, niezwykle ciekawe na temat mody, ale też sztuki, podróży. To jest drugie wydanie, to najnowsze, na wiosnę tego roku. I tak jak mówię, jest świetne nie tylko pod względem zawartości artykułów, ale tak jak widać, pod względem wizualnym. Jest przepiękne, są okładki, są przepięknie zaprojektowane, zarówno ta pierwsza, jak i ta druga. Ta już doczekała się wielu nagród i została doceniona nie tylko w Polsce, ale także za granicą. I środek też jest bardzo fajnie zaprojektowany. Tutaj w tym najnowszym numerze wszystkie teksty są w formie jakby takiej gazety, takiego dziennika. Bardzo fajna czcionka. Czyta się bardzo przyjemnie i to wygląda bardzo tak ekskluzywnie i na bardzo wysokim poziomie. I nie zobaczymy tutaj, tak jak w innych czasopismach, kolaży, na którym jest bardzo wiele produktów, które są właśnie takie chaotyczne i takie kolorowe, tylko właśnie bardzo takie minimalistyczne, jeśli już są, ale w większości są to takie właśnie surowe zdjęcia, przepiękne sesje. Moim zdaniem czasopismo, które jest godne uwagi, chociażby gdzieś tam przejrzenia w Empiku czy w innym salonie, żeby zobaczyć, co jest mniej więcej w środku. Na pewno Wam się spodoba. Ono jest troszkę droższe, bo kosztuje 19 zł, tak, jedno i drugie 19 zł, ale ono wychodzi raz na kwartał bodajże. Tak, bo będzie cztery numery w ciągu roku, także myślę,
że w sumie i tak lepiej się opłaca niż co miesiąc wydawanie tam 9 czy 10 zł na różne inne czasopisma. Tu też są produkty i wszystkie jakby sesje, podobnie jak w Harper's Bazaar, trochę bardziej ekskluzywne, troszkę droższe, ale głównie ja je kupuję dla inspiracji i no i tego w sklepach czy gdzieś tam w galeriach nie zobaczymy, także myślę, że warto sobie taki numer sprawić. I kolejne czasopisma. Ja bardzo lubię czasopisma czy gazety ogólnie, z których mogę się czegoś ciekawego dowiedzieć, wynieść coś fajnego i które przeczytam od deski do deski, a nie tylko gdzieś tam pobieżnie przejrzę, rzucę w kąt i za chwilę wyrzucę. I kolejnym takim numerem, który bardzo często kupuję, jest Traveler. Ja go kupuję też na zmianę z takim czasopismem Podróże. Często kupuję oba numery, bo są bardzo ciekawe wydania i ciekawe tematy poruszane. To oczywiście głównie o podróżach, bo jak same tytuły wskazują. Tutaj mam Travelera jeszcze chyba z lutego, niestety już chyba niedostępny, chociaż gdzieś może się zaplątał, który głównie jest poświęcony Tajlandii. Bardzo fajne artykuły. Bardzo ciekawe rzeczy, takie, których nie dowiecie się nawet w biurach podróży. To jest już chyba jeden z nowszych numerów, tak, to jest na kwiecień 2017 i to jest taki typowo majówkowy, bo tutaj mamy miasta na weekend, 13 pomysłów na Europę i wiele ciekawych miast, wiele ciekawych pomysłów na spędzenie właśnie jakiegoś weekendu. I tutaj jeszcze mam numer, specjalne wydanie, też chyba ono jest marzec, kwiecień, także też jeszcze do dostania w salonach prasowych. Tu jest 42 cuda Polski i też bardzo ciekawe wydanie, bo tutaj mamy nie tylko takie bardziej znane miejsca w Polsce jak kopalnia soli w Bochni czy zamek Czocha czy Termy Uniejów, ale takie też mniej znane miejsca, jakieś mało znane pałacyki, muzea, cmentarze, jakieś właśnie miejsca czy mniejsze parki, które mogą być też świetnymi miejscami właśnie czy na jednodniową wycieczkę, czy na weekend. I też myślę, że Traveler to jest jedna z gazet, którą warto sobie, jeśli nawet nie co miesiąc, to co jakiś czas sprawić i zaglądać, czy tam jest, nie ma czegoś ciekawego właśnie dla nas. A z reguły, przynajmniej dla mnie, zawsze się coś nie znajdzie. Także te dwa tytuły bardzo serdecznie Wam polecam. I na koniec dwa kosmetyki, które w ostatnim czasie do mnie trafiły, a w ostatnim miesiącu namiętnie używałam i bardzo polubiłam. Pierwszy z nich to jest korunt kosmetyczny i ja mam akurat filmy Biocometics, ale myślę, że w wielu markach, wielu firmach znajdziecie podobny produkt. Chodzi o samą zawartość i sam korunt jako taki, który jest, to są takie bardzo mocno zmielone drobinki, one są drobniejsze niż ziarenka takiego suchego piasku, bardzo drobniutkie. Można go dodać albo do żelu pod prysznic, albo do takiego zwykłego żelu do mycia twarzy, albo do jakiegoś olejku, albo do kwasu hialuronowego. I wtedy mamy nie tylko na przykład oczyszczanie, ale także właśnie dodatkowy peeling. I ten peeling jest jakby z jednej strony taki bardzo mocno oczyszczający, ale z drugiej bardzo delikatny, przez to, że te drobinki są naprawdę mocno zbielone i on jest bardzo przyjemny w użyciu. I też możemy sobie stopniować jakby moc tego peelingu, dodając albo bardzo malutko, albo troszeczkę więcej i wtedy mamy albo właśnie w zależności od potrzeb, albo bardzo delikatny, albo troszeczkę mocniejszy, ale w dalszym ciągu bardzo przyjemny peeling.
I bardzo, on jest bardzo wydajny. Ja tutaj mam 125 gram i używam już dobry miesiąc, kilka razy w tygodniu i nie zużyłam nawet połowy tego opakowania. Także jest bardzo wydajny i polecam sprawdzić sobie, jeśli nie tej konkretnej marki, to jakiejkolwiek innej, właśnie Korund kosmetyczny. I na koniec już ostatnim produktem w dzisiejszym filmie będzie korektor pod oczy marki Maybelline, ten bardzo osławiony, bardzo polecany w internecie i nie tylko. Ja go sobie przywiozłam jeszcze pod koniec zeszłego roku z Anglii, bo w Polsce jest jeszcze chyba niedostępny, przynajmniej ja nie zauważyłam, żeby gdziekolwiek był. I czekał sobie od tej pory właśnie na swoją kolej. Ja go mam w odcieniu chyba tym najjaśniejszym light. On ma tutaj taką gąbeczkę, przekręcamy. Bardzo fajna aplikacja, ja lubię takie albo właśnie w pędzelku, że nakładamy prosto na skórę. Ma zatyczkę, więc niektórzy sobie odcinają, jeśli uważają, że to jest niezbyt higieniczne, ale ja myślę, że to można sobie też umyć, albo po prostu zatykamy i tam nic nam się nie dostaje. I na początku ja byłam troszeczkę się obawiałam, że ten kolor będzie za ciemny, bo wcześniejsze jakby korektory były bardzo jasne, które używałam i bardziej wpadające w takie różowe tony. Ten jest, mimo że to jest odcień najjaśniejszy, jest dosyć, na pierwszy rzut oka dosyć ciemny i taki troszeczkę żółty, nawet bardziej niż troszeczkę. I trochę się bałam, że będzie za ciemny, ale jak się go fajnie wklepie i rozsmaruje, on się fajnie wtapia w skórę i praktycznie jest niewidoczny. Bardzo fajnie zasłania wszystkie cienie pod oczami, nie roluje się, nie wchodzi w zmarszczki, wygląda świetnie, trzyma się cały dzień i naprawdę jest godny polecenia i te wszystkie pochwały nie są wyssane z palca. Bardzo mi się też, tak jak mówię, podoba aplikacja, bardzo szybciutko się go nakłada. To, co może mnie troszeczkę martwić, to jego wydajność, bo ja go nie używam jakoś zbytnio długo ani bardzo często, bo niecały miesiąc i tak jak mówię, też nie codziennie, a już go zużyłam już tak 1/4. Także w porównaniu do tego też z Maybelline, ale Lumitouch, to tamten jest bardzo, bardzo wydajny, bo go używam kilka miesięcy, nawet do pół roku i więcej. I na tyle mi starcza, na tak długo. Ten nie wiem właśnie na jak długo mi starczy, czy tylko to jest tak właśnie na początku, a później gdzieś tam w tej pompce się zatrzymuje i jakoś też z wydajnością będzie dobrze, ale zobaczymy, zobaczymy na jak długo mi starczy, ale tak jak mówię, jest godny polecenia, bo działa świetnie. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że dzisiejsi moi ulubieńcy Wam się spodobali, przypadli Wam do gustu i z czegoś może skorzystacie, do czegoś Was zainspirowałam. Jak znajdę jakieś linki do tych rzeczy i do filmów, które Wam polecałam, na pewno umieszczę w opisie, a tymczasem żegnam się z Wami i do następnych filmów. Pa, pa!